Hej drodzy! Dzisiaj bardziej chciałbym do Was pogadać niż coś pokazywać, ponieważ wiem, że część z Was bardziej właśnie te moje filmiki słucha niż ogląda, czy chociażby na przykład jadąc do pracy, czy jadąc samochodem w jakąś podróż. Nie dziwię się, sam też tak często robię, oglądając inne filmy na YouTubie. Także dzisiaj, mówię, można sobie spokojnie puścić mnie w tle, jeśli nikogo oczywiście nie irytuje mój sposób mówienia, tak, i po prostu posłuchać, co mam do powiedzenia. A o czym dzisiaj pogadamy sobie? Pogadamy sobie po pierwsze o wzroście cen materiałów budowlanych ogólnie w budownictwie, ale bardziej mieszkaniowym. Dwa, jak kształtują się ceny budowy szybkich dróg w Polsce? Powiemy sobie też na szybko, kiedy najwięcej i najmniej oddawano w ostatnich latach, co może zmienić te ceny i. Taki jeden aspekt, czyli utrzymanie tych dróg w dobrym stanie, coś, co jest bardzo często niestety pomijalne. A więc zaczynajmy. Pierwsza sprawa, czyli wzrost cen. Myślę, że każdy, kto nie jest zupełnym ignorantem, jeśli chodzi o newsy z Polski, lub też na przykład buduje teraz dom lub czeka na wykończenie, remont, zauważa, bardzo duże wzrosty, właśnie cen materiałów budowlanych w marketach i u dostawców. Pierwsza sprawa, z racji sytuacji covidowej, globalnie na całym świecie jest bardzo duży problem z ogólnie dostępnością produktów. Pierwsza sprawa: to jeśli ktoś się interesuje samochodami, to może usłyszeć ciągle o braku półprzewodników i braku mikrokontrolerów do samochodów. Co to oznacza? No problemy z branżą automotive. Natomiast na naszym takim bardziej właśnie rodzimym podwórku i jeśli chodzi tutaj o te kwestie budowy, to na przykład ceny stali, ogólnie zbrojeń stalowych wzrosły o blisko 40%. Takie rzeczy jak na przykład kontenery stalowe to również cena 30-40%. Ich wyprodukowanie po prostu tak podskoczyło do góry. Jeśli chodzi również o fracht morski, czyli przewiezienie czegoś z jednego punktu świata na drugi, również te ceny potrafiły nawet wskoczyć teraz dwa, trzy, podnieść się dwa, trzy razy krotnie. Nagle się okazuje, że import pewnych rzeczy z Chin nie jest tak opłacalny jak wcześniej, a musimy sobie uświadomić, że przemysł ciężki w Europie uległ bardzo dużej degradacji. W tym momencie Europa i ogólnie nazwijmy to zachodni świat stawia na rozwój technologii, usług, przemysłu lekki. W tym momencie po prostu w Europie się nie opłaca mieć przemysłu ciężkiego z racji bardzo wysokich kosztów prowadzenia takiej działalności. Stąd powolne zamykanie hut, stąd powolne zamykanie fabryk samochodów, przenoszenie ich do innych regionów, korzystanie właśnie bardzo z wielu kooperantów z innych krajów. Jak to się jak to się dzieje? Po pierwsze, wchodzą równego rodzaju ograniczenia ekologiczne, że taka, yy, taki przemysł ciężki musi mało wpływać na otoczenie wokół, na a dwa yy, przepisy, przepisy bezpieczeństwa, jak się tam powinno pracować, również są bardzo ciężkie do spełnienia i żeby się do nich dostosować, no to koszta rosną. Tu, tutaj już pensje pracowników są bardzo pomijalnym kosztem. Już tak najbardziej obrazowo, jeśli ktoś jeszcze nie zrozumiał, co mam na myśli, chodzi o to, że na przykład w takiej Europie nie można postawić fabryki, w której by po prostu pracownicy wchodzili bez kasków do maszyn, żeby je czyścić, a ścieki na przykład można wylewać do pobliskiej rzeki. Tego się w Europie już nie zrobi. Natomiast w takich krajach jak Chiny, jak Azja, jak Indie czy Afryka, jak najbardziej można, stąd w dużym uproszczeniu, oni ten przemysł ciężki, te zbrojenia stalowe, tą blachę, jakieś maszyny są w stanie produkować dalej w, w jakichś tam rozsądnych cenach. No ale jeśli podskakuje nam cena przywozu tych rzeczy do Polski, no to automatycznie ceny tych towarów też rosną. Skupiłem się na tych uzbrojeniach stalowych, natomiast no bo w ich przypadku jest największy wzrost, tak jak mówię 40%. Jeśli chodzi o izolacje wodoochronne, to jest też coś używanego nie tylko w budownictwie mieszkaniowym, ale i drogowym. Tutaj mamy wzrost o 10%. Elementy wykończeniowe też blisko 10%. Jeśli teraz ktoś buduje dom, to płyty OSB też wzrosły o 40%. Yy, ceny drewna 15-30%, blacha 15%, wynagrodzenia ogólnie w sektorze budowlanym wzrosły w ciągu roku o 20%, elementy termiczne, styropian też 25%. Więc oczywiście nie wszystkie te koszty przenoszą się na ceny budowy dróg, ale niewątpliwie. Tendencja w sektorze jest do wzrostu tych cen, i to nie jest tak, że jedna rzecz wzrośnie, druga nie wzrośnie. Jeśli wzrosły na przykład elementy stalowe, no to nie wiem, będzie się więcej używało drewna, tak? No wiadomo, że nie w budowie dróg, ale przy jakichś tam innych rzeczach, więc tego drewna też zacznie brakować. Więcej się będzie używało blachy, to, to nie wiem, to inne rzeczy tam podskoczą, tak? Koniec końców nie ma opcji żeby cena budowy drogi zmalała w ciągu następnych paru lat, jest to niemożliwe z racji na te podwyżki. I nawet w tym momencie kosztorysy sprzed dwóch, trzech lat są całkowicie nietrafione i mijają się już całkowicie z cenami surowców i cenami prefabrygatów, komponentów. W związku z tym, może przemyślenia na sam koniec, ale, ale na pewno będzie to miało pewien wpływ. Teraz jakby część druga, czyli jakie są koszty w tym momencie budowy dróg w Polsce. Więc one paradoksalnie nam, tak jakby zupełny był paradoks przeciwieństwo tych rzeczy, które ja mówiłem, to one nam zmalały w ciągu ostatniego roku, ale proszę się tutaj nie, nie cieszyć za bardzo, zmalały z bardzo jednego prostego powodu. Najpierw jakie one w ogóle są? Więc kilometr drogi ekspresowej. Zmalał z 45 milionów do plus minus 35 milionów. To jest koszt budowy kilometra drogi ekspresowej. Kilometr autostrady zmalał z bodajże z 35 do około 30. Nie to nie błąd. W tym momencie kilometr autostrady kosztował budżet państwa przeciętny oczywiście, mniej niż kilometr drogi ekspresowej. Zapytacie się dlaczego. Te ceny. To są, tak jak tutaj pokazuje też na obrazku, to są średnie zawieranych kontraktów. I zawierany kontrakt, i cena za kilometr drogi zależy od wielu rzeczy. W największym uproszczeniu zależy od podłoża, warunków geologicznych, ilości obiektów, które trzeba stawiać, i bodajże no, materiałów, z których jest to użyte i jakich, jakie, jakie tam standardy musi to spełniać. W tym obecnie jest tak, że droga ekspresowa wymaga na przykład więcej węzłów, lub właściwie jest możliwe na niej budowa więcej węzłów, a każdy węzeł to podniesiony koszt. Dodatkowo też budowa dróg ekspresowych w Polsce w ostatnich latach odbywała się często na terenach trudnych, jak chociażby. Wymagające tuneli, tak, zakopianka bardzo podniosła koszt tej średniej, tej średniej ceny budowa tunelu w S3 bardzo podniosła wszelkie możliwe stakady, palowania, stabilizacja gruntu. Natomiast autostrady budowane w Polsce, czyli głównie A2 A1 A4, są tak naprawdę po bardzo stabilnych i prostych w budowie terenach, więc naturalnie ten koszt po prostu będzie mniejszy. Co tutaj jeszcze dochodzi do tego? No oczywiście w przypadku drogi ekspresowej trzeba tam bodajże zachować mniejszą szerokość tego asfaltu, mniej zapewnić płotów, zbrojeń, wyjść awaryjnych i tak no ale jak widać nie to jest klucz tutaj tej ceny. Ta cena końcowa i tak zalewy najbardziej jednak od warunków, w jakich ta droga musi zostać zbudowana. Stąd ten absurd, że chwilowo kilometr autostrady kosztował nas po prostu. On nie kosztuje, on kosztował, tak? On kosztował nas mniej w poprzednich latach niż kilometr drogi ekspresowej. Czyli mamy 35 plus minus za drogę ekspresową, 30 za autostradę. Co, czyli możemy sobie to uśrednić, wychodzi 32,5 miliona. Za kilometr szybkiej drogi w Polsce. Łatwo sobie policzyć. 10 kilometrów drogi, no to wychodzi nam ponad 300 milionów. Tak? To są takie kwoty. Niestety, marząc o drogach rzędu setek kilometrów, musimy je po prostu sobie pomnowyć razy, razy koszty jednego kilometra i wychodzą nam jak astronomiczne budżety, jak wielkie długi musimy zaciągnąć na następne lata. Musi być dług, żeby było dużo dróg. Tak, możemy to podsumować. Ale jeszcze nie kończymy tego. Teraz, jeśli chodzi o, jakie były właśnie statystyki w ciągu ostatnich lat z oddawaniem tych dróg. Więc nie wchodząc w politykę i to, czy PO jest dobre, czy PIS jest dobre, i gdzie tu są złodzieje i dlaczego wszędzie, w 2012 roku oddaliśmy najwięcej dróg szybkich, czyli ekspresowych i autostrad w historii naszego kraju ponieważ było to ponad 600 km. Natomiast najmniej w 2015, ponieważ tylko bodajże chyba 84 km, no poniżej 100. Skąd taka zależność? Na 2, na Euro 2012 na pewno była decyzja rządowa, żeby przyspieszyć te budowy, plus ewentualnie jak coś się nie zdążyło, to zdążyło się w ciągu następnego pół roku. Natomiast Widać, że pchnięcie tak dużej ilości środków w 2012 roku na dokończenie obecnych dróg spowodowało pewnego rodzaju dziurę finansową, tak, w możliwości zawierania kolejnych kontraktów, co oznacza, że w 2015 właśnie i w paru kolejnych latach tych dróg oddawaliśmy trochę mniej. Ponieważ ja tam w innym filmie już mniej więcej liczyłem, jak to wygląda od chwili. Pewnych decyzji aż do budowy drogi, ale tak najłatwiej idąc od końca, to wygląda tak, że mniej więcej budowa drogi ekspresowej o za, zadanym odcinku trwa rok. Rok też, czy dwa lata, zaprojektowanie jej i określenie przebiegu, i bodajże, chyba też rok albo dwa lata na uzyskanie decyzji środowiskowych. Czyli widzimy, widzimy że nawet mając decyzję środowiskową, to jeżeli nie zabezpieczymy budżetu, to no, tracimy 3 lata. A jeśli mamy budżet, no to za mniej więcej 3 lata możemy oddać drogę. Stąd, jeśli w 2012 wydrenowaliśmy sobie cały budżet, no to nie dziwnego, że w 2015 nie zbudowaliśmy żadnych dróg. Znaczy, zbudowaliśmy, ale poniżej 100 kilometrów. I co to teraz oznacza? Że... Yy... Ostatnie, no w ogóle jeszcze dodajmy sobie ostatnie lata. W 2020 oddano trochę ponad 100 km dróg szybkich w Polsce, natomiast teraz w 2021 mamy oddać prawie 400 km. Czyli jest tutaj jednak przesunięcie tych środków w, w, ten, w, ten, w dokończenie tych wszystkich kontraktów. Bardzo na pewno pomaga, pomagają przy tym takie drogi jak S19, S17, poprawa tam siódemki. Jak najwięcej oddawanych odcinków na remontowanej A1, więc tutaj ta długość tych dróg będzie bardzo, no, no się znacząco zwiększy. Natomiast co może nam zmienić tutaj ceny? Więc o tych wcześniej rzeczach typu zbrojenia stalowe, ciężkie maszyny, jakieś prefabrykaty to ja już mówiłem, tak, a ich, wbrew pozorom, jest dużo na każdym kilometrze. Natomiast ceny ropy ogólnie rosną, a z ropy jest asfalt. Chociaż jak widzimy, część dróg jest zbudowana coraz częściej z. Yy, są to betonowe drogi, bardzo fajny trend, ale o nim może na innym filmiku. No i jest program budowy 100 obwodnic. Ten program to on tak co roku tam jest zawsze chyba przesuwany na rok później. Niemniej rzekomo jest na niego tam zabezpieczone chyba 28 miliardów, czyli coś, coś w ten deseń. Może on w końcu się ruszy. Więc no. Mówiąc wprost, te ceny muszą wzrosnąć tych dróg. Po pierwsze, skoro rosną wynagrodzenia o 20% w sektorze średnio, rosną ceny surowców, to ja przewiduję, że to będzie wzrost tego kilometra jakiś znowu 20% w górę. Co oznacza, że jeśli nie damy odpowiednich środków do generalnej dyrekcji i na budżety poszczególnych województw, na przykład na planowanie tych dróg, no to będziemy w przyszłych latach mieli pewną zapaść w budowie dróg i żadne nawet decyzje środowiskowe nie będą tutaj nam pomagały, one po prostu będą przepadać. I chyba ostatnią rzeczą, która tutaj też niestety działa na naszą niekorzyść w tempie budowy, budowy, budowy dróg, jest coraz bardziej rosnący koszt utrzymania tych dróg. Pamiętajmy, że w przypadku takich ekspresówek czy dróg ekspresowych, dróg, przepraszam, autostrad, Koszty utrzymania są znacząco większe niż w zwykłej drogi. Kwestia oświetlenia, kwestia napraw, kwestia łatania, kwestia nawet takiego prozaicznego koszenia, utrzymywania przejezdności zimą są to większe koszta. I pamiętajmy, że ta każda złotówka na utrzymanie tej drogi oznacza, że zabraknie nam tej złotówki na wybudowanie nowego kilometra drogi. Tak z innej działki. Na przykład w przypadku kupna czołgów, ja wiem, że to jest zupełnie od czapy, może, ale w przypadku kupna czołgów 70% kosztów całościowych takiego czołgu tam przez 40 lat to jest właśnie jego utrzymanie. Więc naprawdę bardzo na szybko tak myśląc, jeśli będziemy mieli jakąś drogę 40 lat, to pamiętajmy, że jej wybudowanie to jest tylko 30%, a kolejne 70% kosztów przez cały ten okres użytkowania to będzie utrzymania. Więc powiem tak, kończąc ten film. Oby nas było stać na te wszystkie drogi, co je teraz budujemy. Trzymajcie się, drodzy Państwo.